Z dużym sentymentem spoglądam na to studio. Dla mnie jak byłem mały, takie magiczne miejsce. Zawsze tata mówił tutaj cicho, bo tu jest, stąd nadaje się program na żywo. Całość naszych działań po śmierci taty i ten konkurs Podcast Roku to jest takie wielkie święto wdzięczności. Przyszedłem i zapytałem, czy mógłbym spróbować tutaj trochę popracować, na co Janusz powiedział, próbuj, przychodź, wszystkiego cię tu nauczymy. Był fantastycznym dziennikarzem, wspaniałym nauczycielem, niesamowitym kolegą. Dbałość przede wszystkim o człowieka, o wszystkich współpracowników, wszystkich kolegów i koleżanki, które tato tak głęboko miał w sercu, jest chyba tym, co chcielibyśmy najbardziej zapamiętać i co chcielibyśmy teraz pomnożyć z podcasterami i przy pomocy Radia Rzeszów. Bardzo się cieszę, że jesteśmy w tym momencie i w tym miejscu historii, że to się właśnie dzieje i bardzo wielkie dzięki dla wszystkich kolegów i koleżanek taty tu w radiu, którzy dołożyli do tego cegiełkę. Studio emisyjne imienia redaktora Janusza Majki niniejszym przyjmie właśnie jego imię.